jedną to by to było. No, w Łodzi. Nawet każdy kawał. O, idzie Katarina. Dobry? Dobry. O, już jest dotarła? No. Feel joy. Wszędzie inwigilacja. Dobre, na leśnik. Ups, mam nadzieję, że będzie miejsce. Cicho, bo mój telefon się odezwie. Bo mój telefon gada. Tak. Każdy ma OK Google. Przy okazji. Może za minutkę. Za minutkę, za minutę, tak. Cześć Grzesiu! Cześć! Cześć Grzesiu! Dziękuję ci bardzo. Wiem, że nie musiałeś. No, żyjesz. No, no to o czym będziemy rozmawiać teraz? Paliwo podlało. O, a ja mam takie cudele, oni po niam niam. Przybydgoszczy. Ale to było daleko, jak już wracaliśmy, to daleko za Bydgoszczą. Aha. Dalej. I tak na tym stoi. A to jest normalnie droga i skarpa. I po tej skarpie się schodzi tam na dole taka bardzo niepozorny budyneczek, jak stary PRL, takie ryby malowane na szybach, po prostu flamastrami, tak. Ale w środku, słuchajcie, ryby rządzą. Przepyszne. Zjedliśmy przepysznego strąga, taki aż różowiutki. Była ryba, której nazwy nie pamiętam, ale no była rewelacyjna. I jesiotra. Dla mnie król, po prostu rewelacja. Objedliśmy się po kokardy, ale wcale niedługo, bo pyszny nas, bo trzy kawałki, cały pstrąg, ten kawałek ryby dzwonku, którego nie pamiętam, i ten jesiot, no to takie trzy potężne kawały ryby, zapłaciliśmy po 30 chyba 2 zł. No to naprawdę, jak na rybę, naprawdę nie było. Rewelacja. Knajpa, jakby tak popatrzeć, to... Jakby ktoś nie powiedział, że tam są super ryby, to byście przyjechały, bo to, no bo to wiesz, żaden to wygląd, to właśnie nic, tak. Nie? Ale no rewelacja, przepyszne. Ja to pamiętam, jak w Turcji, czy w Tunezji, żeśmy byli tak za granicą. Mój Radek to lubi takie różne dziwne rzeczy jeść, ale my zawsze jemy tam, gdzie jest najwięcej tych mniejszych. Tak. Polacy, poszliśmy kiedyś, już tak. Rodzina Zawiadek z gośćmi. Grzesiu ma cudowności, Ania ma cudowności, Ania ma. To się smacznego. Dziękuję. Sorry, że ci tak zaglądam w talerzyk, ale wiesz, prawa telewizji. Prawo to jest takie podstawowe. Tak. Pracownik jeszcze musiał trochę zmodyfikować.
I tak mówi, tak patrzy na mnie w stronę, ale... Nie popisałem. Nie popisałem. Nie popisałem. Żeby on wiedział, jak ile ty się starałeś. Nie, ale... Słyszycie tą muzykę? Nawet łodzi śpiewają dla hrabiny. Juhu! I kwiatki. To na tym polega właśnie, że przyjaźń sprawdza się w takiej kadłubach. Znaczy... Teraz już jest. Co robimy? Idziemy do manufaktury na lody? Tak, ale idziemy czy jedziemy? Taki kawał tam? No jedziemy. Podjedziemy. No dobrze, moim możemy podjechać. Ale Kasia ma swój. Musimy wracać w auto. To przecież no tutaj mogę was od niej podwieźć. No, jak chcecie. Weź wazonik. Właśnie. Bo w sumie mam bliziutko, a to ja też mam blisko. No to ja pokażę. Mam naprzeciwko zaraz to auto. No ja mam tu mówię, przy poczcie. No. Tak uważam. Ja mam... A ty teraz będziesz tak. Bo w sumie może w tym, w aucie dostawisz. Tadink. Ktoś mi opowiadał kiedyś o tej restauracji Anatewka. Nijaki Radosław. Kiedyś tam przyjdziemy. Nawet musiałam tam wejść. Widzisz? No bo w manufakturze coś jest malutko, ale tu są fajne te. Teraz muszę myśleć na pewno nawet. To ja śpiewa więcej nie mogę, ja teraz już kolę. Bo ty już jesteś kierowiec, że tak to ujmę. To jest tak czas, żeby zaczęło wietrzeć. Stań pod wiatr! W przeciągu! Ja mam... Ta policja to nie po nas. Dojeżdżamy do manufaktury. Piękny fonem, to jest gdy ja znam tą ulicę, jak tak wyglądała przed. Tak. Ja tu byłam w zeszłym roku. Ja tutaj było właśnie jeszcze zamknięte i tutaj skuwali nawet do tych cegiełek te domki. I teraz gdzie dziewczyny nam uciekły? To jest hotel. Powiem wam w tajemnicy, że tam straszy. Ale w tajemnicy nikomu nie mówcie. Słyszałam opowieści różnej treści. No Grzesiu, gdzie stajemy? Które wyjechałeś? Dzień dobry. Z pracowami, którzy stwierdziliście na czerwone światło. O, nie, czerwone. Ładnie. No to było bardzo późno pomarańczowe, proszę pani. No bardzo późno pomarańczowe. No. Ale ja mam ochronę auta, kupię i dmucham. A jak policja nie jedzie, to też dmucham. Bo nie pamiętam, czy mam... Kamuflaż ten, bo ja mówię, gdzie mam ten trójkąt, gdzie mam to. Bo kiedyś mi zatrzymała policja. Gdzie to, nie wiem, gdzie mam. Panie, gdzie to szukać? Tam bez niczego. Zostawiłam prawo jazdy. A teraz nie muszę wchodzić prawa jazdy. Teraz będzie... Nie? Musisz, ale teraz mają wprowadzić, że nie będziesz musiała prawa jazdy. To ja bym sprawdzać. Idziemy do Wrocławia, czy gdzie na te lody? Bo tu kiedyś gdzie idziemy? Na lody, ja to już nie będę na lody, nie, bo jest to zimno. No to co, to idzie to napić, no gdzieś musimy usiąść. Musimy usiąść gdzieś.
Gdzie idziemy? Halo? No to do środka usiądziemy. Halo? Halo? Nie mam informacji. Zobacz, co mi dostajesz? Mamo! Dobra. Mamo, ratuj! Ja nie wiem, ja nie wiem. Grzesiu, decyduj! Męska decyzja! Trzecie oko. No, raz. Medel tu jest? Jest. Jest medel tam. Obok jest Kosta, też jest niezła. Ale wiecie, że są jeszcze nasi przyjaciele w Starbucksie. W Starbucksie? Możemy iść tam? No to chodźmy na Starbucksa. Mnie się tutaj te trawniki mi się podobają. Nie wiem, co oni robią, ale... Goście weselni. Goście weselni. Tam. Ciepło. Jest pokój. I to łóżko, ta biała pościel. No. W tym hotelu mega, nie? Tak, łóżka z poduszki. Poduszka z poduszki. Wiesz, rozmasowywać mu to kolano. On musi sam, bo on uważa, że ma inne. To było to? To było to? Widać, uśmiech do czerwca. Iż chłop nie potrzebny na najbliższy miesiąc. Dobra, to jak ja tylko usłyszę rano. Wychnij mi czekoladę wedla białą. Zrób zdjęcie, będziesz nasypać. Będę ci przypominać. Cicha. A, to tutaj. To już tutaj. Po prostu. Dobra, ciepło ci? Już masz kot? Ciepło ci? Weź się. Ona by tam zamarzła i on by do drzewa normalnie przyjechał. Szkoda, że cię tam nie było. Ale tam Anka... Ona by zrobiła przynajmniej rumor. Ileś kilometrów. To tam dalej się zachodzi, nie? No. Jakie dziewczęta macie frekasy? No i ojojoj. Pani Katarzyna. A ja się odchudzam. To tak jak ja. Zobaczcie, co tu się dzieje. Czy wy to widzicie? Mi też linka cieknie, ale na mój talerz. Ja tak skromnie, sałateczkę, dietetycznie. Grzesiu, też kanapuśka taka. Wnętrze. Zacne wnętrze. I halo dziewczęta, i co, jaka decyzja? Zostajemy dziś tutaj, czy gdzieś na miasto? Jakiegoś na przykład, nie wiem, lokalu, tak żeby było blisko Łodzi, ale nie ma. Tak blisko Łodzi, a Łodzi, nie wiem, w moim kierunku jest? W moim kierunku to masz las, nie wiem. Las? Las? Nie, tam na ten koski tylko. Jeźdźmy do Aleksandrowa. Nie. To nie jest wybrał, bo... Tak miałby porozmawiać. Nie, czekaj. Tak myślę. By siedziała w rogu. Możemy pojechać do tego tam. Aha, tam, no, tam by było fajnie. Gdzie myście wtedy były? Przepraszam, ale po prostu. Nie, to jest nie nogi bolą, po prostu mi pół nogi łyski. Ja nie mogę zrobić. W takich pozycjach tak nogi trzymać. Wiesz, co lubię ten knajpę? Fajnie, no. Mi tu jest nawet ciepło, ja się zaraz rozbiorę. To jest miejsce. Zawsze. O, Pawlowa jest. Nóżki ciepła, wiesz jak wyjdzie. Może pani i tak, o, właśnie tak. Takie właśnie szaleństwo w oczach widziałam przez sekundę. Wiesz co, tak powiem, że to nie może być takim masłem. Zamiast Anka, Anka. Rzucą mnie stąd. No co, jesteśmy w rogu w końcu. Na rogu wiesz. Zrób zasłonę dymną. Tam ja rozumiem, że ktoś spokojnie zapomina. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale niestety od dłuższego czasu ma problemy. Pani Anna, jak pani smakuje drinkiem? Pani powącha degustacją.
pani Anna tak przy kawusi. Pan Grzegorz też. Czy może kawa po irlandzku? Oui, oui. Irlandzki. A pani Groga? Wszędzie ma... O, przepraszam bardzo. Poczekaj, poczekaj, daj Asi. Bądź swoim sterem i okrętem. Jak już były te czapeczki, pamiętasz? Tak, wiesz. Gazety się poczekaj. Ja nie umiem, ale nie wiem. Bądź moim majtkiem. Gdzie masz to koło? Parę ostatkiem piękny rejs. Statkiem. Znowu Asi film cofnął. Ja nie pamiętam, jak się nauczyło, to to było wszystko takie puste. Masz pomarańczowy uśmiech. Tam u góry jest impreza. To tak nie można, no. Widzisz? No widzę, widzę. Zobacz. Ława, idziemy. Idziemy.